Cześć i czołem, witam was kochani w pierwszym odcinku, odcinku tym razem z Frostpunka. Już nie chcę mi się wchodzić w szczegóły, na obwobę się mi to laguje, teraz działa płynnie, a mi się naprawdę świetnie gra w tą grę, więc grzechem byłoby po prostu nie korzystać i nie grać. Szczególnie, że mam z tego naprawdę dobrą i jeszcze raz dobrą, kochani, zabawę. Jest problem, słuchajcie. Jest problem, bo jest wielka burza. Ja muszę na nią się przygotować. Jest to dosyć ciężka, z tego co widzę, sytuacja. Dosyć ciężka misja. I trzeba spróbować jakoś przetrwać. Może to taka fajna okazja, żeby zrobić właśnie tą misję na odcineczku. Zobaczymy. Niech tutaj się dzieje co chce. Protezy by się przydały nawet z 5. To zrobimy. Robimy dodatkowy warsztat, bo to nam przyspieszy budowę, a mam bardzo dużo ludzi do wykorzystania. Myślę, co tu jeszcze zrobić, bo muszę te wszystkie ekspedycje wycofać przed burzą. Za 6 dni to jeszcze jest czas, ale muszę się na nią przygotować i muszę masę racji żywnościowych zebrać. 3000, jak ja to zrobię? Trzeba będzie, myślę, z tej okazji zrobić jeszcze jeden hangar dla myśliwych. Albo nawet dwa. Dodatkową kuchnię. Chociaż nie wiem, gdzie ją postawię. Muszę zrobić drogę. 2000 racji żywnościowych. Ja szczerze tego nie widzę, ale zobaczymy. Niech się buduje. Oczywiście od razu biorę ludzi do niezbędnych czynności. Węgiel. Jak stoimy z węglem, słuchajcie? Tu jest za niska temperatura i to mnie irytuje. Bo przecież jest tam człowiek. Jest tutaj człowiek, a raczej nie mam, że człowieka, jest Autobot. To powinno hulać, a ta temperatura jest minus 70. I pomimo takich temperatur to nie działa. Te domy mają z izolacją, są w lepszym stanie. Czy ja mam tyle kasy, żeby to robić? Rację. To nie jest takie proste. No, mam 6 dni na to jeszcze, tak? Jeszcze mam 6 dni na przygotowanie. I zobaczymy, czy uda mi się na tym live'ie przygotować i zdobyć. Muszę robić składy żywności. Straszne. Naprawdę to jest straszne. Muszę zebrać tych ludzi. Obóz Kompas, obóz Wulkan. Uratuj kryjówek w śniegu. Kryjówki w śniegu, obóz Wulkan. Co tu jeszcze mamy? Zamarznięty staw. Dobra, lećmy tutaj jeszcze. Tutaj śmigli. Powinni stać. Mamy 6 dni jeszcze, więc. Oczywiście włączasz i wysyłasz tutaj dzieci. Jak teraz moja produkcja będzie szła? Żywności. 600 dzień, 200 na plusie dziennie. Za mało! To jest ciągle za mało. 6 dni to nie, to jest za mało. 1800. Trzeba by zrobić jeszcze jedną kuchnię. No to pyk, robimy tą kuchnię, słuchajcie. Zobaczymy, jak teraz to wyjdzie.
Ilość chorych osób jest dramatyczna. Jeszcze niestety. Jeszcze nie muszę cofać tej obozy terenowe. Przygotuj się na burzę. 5 dni zostało. Tą rację żywnościową. Kurde, ja nie jestem w stanie jak to zrobić. Mam za dużo ludzi. Mamy jeszcze jakichś wolnych ludzi, inżynierów mamy mało. Autobot, mam jednego autobota mam wolnego. Trzeba to wykorzystać. Tu są, aha, no to robotników wyłączamy. Proszę, autobot do kopalni węgla, szanuję. Ludzie jeszcze mogą pracować. Ja jestem przerażony tą burzą, bo to jest jakiś event taki dziwny, który u mnie powoduje gęsią skórkę. Jak stoimy z węglem? Panie węglu. Więcej ten niż wytwarzam. To jest kłopot. W takim układzie byłoby dobrze jeszcze zbudować jedną rzecz. Zasoby. Młot węglowy. Dobra. Przestań miałem opracować. Operację technologii jest zwiększone mocy generatora 3. O kurde, to muszę to wynaleźć. Dobra. Lecimy. Lecimy, kurcze. To, że ktoś głoduje, jest po prostu niemożliwe. I muszę racje żywnościowe ogarnąć. Czyli muszę zrobić zasoby. Aha, nie mam metalu. Dobra, szanuję. Widzicie, nie jest tak łatwo wcale, jakby by się chciało, żeby było. Muszę zrobić drugą tą w zasadzie po żelazo. Dobra. Czyli muszę opracować jak najszybciej 20 żelaza, tak? Jak to mi się zrobi, to muszę wysłać tą i wysłać ich do żelaza. Bierzemy, idźcie tam. Idźcie po żelazo, moje misie kolorowe, bo to mi się mega przyda. Chociażby do badań. Kuchnia, oczywiście w kuchni pracują dzieci, to logiczne. Tutaj pracują robotnicy. To jest młot węglowy. To też jest młot węglowy. Jak teraz stoimy? Co możemy. Czy możemy coś wynaleźć, co nam pomoże utrzymać ład i porządek? Obrońca prawdy. Chyba może być. Oczekuję.
Śmigaj po węgiel, stary bratku. Co możemy tutaj jeszcze ulepszyć? Oczywiście włączamy piec, ludzie pracują, ale jest za zimno, co jest nielogiczne. Przecież macie ogrzewanie. Nie wiem, jak ja zbiorę to jedzenie. Bez kitu. Nie, dobra. Zbadaj. No, musimy ich wziąć. No, ja jestem człowiekiem. Nie mogę robić takich rzeczy. Jak stoimy z węglem teraz? Strasznie źle. Sześćset dziennie. Bardzo niedobrze. Nie przygotuję do tego. Po prostu nie ma szans. Co tu zrobić? Huta. Jeszcze jeden mol węglowy postawić. No zróbmy to. Niech coś się dzieje. Spróbujmy chociaż się przygotować. Jeszcze jedną kuchnię trzeba by zrobić. Matko Boska. Nie widzę tego wszystkiego. Jeszcze taka ilość odmrożeń. No, ja mogę zrobić tak, no, ale to niewiele mi da. W tej chwili. Ci nie pracują. Jest, bym powiedział, strasznie. Temperatura minus 70 robi swoje, a mnie węgiel przeraża. Jeszcze mi racje spadają. Nie wyprodukuje 200 więcej, ale po prostu nie. Ja nie uzbieram takiej ilości żarcia. No ale nic, walczymy. Po prostu walczymy. Zamieszki. Wygnajmy ich. Sześć osób, to wiecie. Ja mam tak dużo ludzi, że sami tego chcieli, słuchajcie. Nie wiem, czy to przetrwam, bez kitu.
Patrzcie, tu jest moc węglowy, wychodzi węgiel. Tutaj co? Ten węgiel to mnie przeraża. Co się dzieje z węglem? Grzejniki ile zżegają? Boże. Czy jestem w stanie w ogóle tyle węgla wyprodukować? Żeby to hulało, bo zrobiłem te, wiecie, ulepszenia, bo temperatura spadła, tu się robi koszmar, a tu się robi koszmar i tragedia. Muszę zrobić na pewno zapas żywności na 7 dni, ale a nie mam tego stali. Zbadaj naukowców. Naukowcy się przydadzą. Bierzemy ich. Tam, czyli to żelazo już jest niedostępne, bo jest za późno. No genialnie. Teraz mi się węgiel skończy. To muszę zrobić, muszę zmniejszyć zużycie, chociaż ja tego nie widzę, no absolutnie jest tragedia. Słuchajcie, uratowało, ocalało, świetnie. Mod węglowy pracuje, ale co wolno, tego, ja nie wiem, tego węgla to ja nie wyrobię z węglem, ja nie wiem co zrobić. Czy kazać im pracować 2-4 na dobę? Bo przeciążam sobie generator i jest jakby trochę lepiej, ale to tak nie może być cały czas. Oczekuję. Zdążysz? Zdążysz. Dobra, weź to chociaż, no. Bo jeden przecież idzie z węglem już. Jest tragedia. Jest tragedia z tym węglem. Cześć, najważniejszy surowiec. Na szczęście robię te badania, które zmniejszają nam ilość. Ile zostało dni? 4, kurczę. Ogde, muszę ograniczyć ciepłotę. 100 z węgla, pokaż go.
Gdzieś to był stos węgla nieprzydzielony zupełnie. Czy jeszcze jakieś takie dziwnoty są? Ile? Boże, ciągle za mało. Mam na 2 dni. Co tu zrobić? Może wyłączę. To chyba będę musiał po prostu wyłączyć grzejniki. Szczególnie są blisko, czekajcie. Ten musi być. Nie potrzeba takiego ciepełka. Te zostawmy, tak? Jak to teraz wygląda? To było marnowanie węgla. Pokażcie. Dobra, chociaż się zbiera. Sam głupi jestem, marnowałem węgiel bez sensu. No dobra, idziemy dalej. Czas na maksa. Jak temperatura wygląda? No dobra, to muszę włączyć. Zaraz. No, rdzenia parowego, no to nie. Wygnać pijaków, kurde. Nie ma u nas miejsca na alkoholizm. Ja wiem, że jest ciężko, ja to wszystko rozumiem. Ale robota musi być robotą, musi być zrobiona. Nie chciałem wysyłać dziecko, bo by jeszcze zginęło, znając moje szczęście. Dobra, przynajmniej węgiel jest na plusie. Tylko to żarcie. Żarcie jest tragedią. Nie, musiałbym, nie wiem co zrobić, żeby ich wyleczyć. Mogę postawić jeszcze jedną lecznicę, oczywiście. Tu będzie znowu zimno piekielnie. Ile mi zostało? 4 dni. Możemy to zbadać jeszcze. Obóz Meteor. Załóż. Trochę tam drzewka przywieziesz. Ajajaj. Dobra, pośpieszamy. Myślę, że trzeba by przy okazji mieć jeszcze jedną kuchnię. Ale mówię tak, ludzie mogą z głodu, mam tego świadomość. Ale trzeba walczyć. Aha, i miałem zrobić jeszcze zapasy żywności, tak? Czyli zasoby. Barak nie jest barak zbieraczy, przepraszam, tylko skład zasobów. Proszę, inżynierowie, włączyć im grzejnik. Nie masz co robić. O, matko, nie mam tych 80. Muszę zbierać. Znaczy, muszę zbierać te rzeczy.
Fabryka, gdzie ona jest? Ołonysy produkujesz, bardzo dobrze. Dajmy czas na maksa. Rosną. Za mało, ale rosną. Nie wiem, czy nie trzeba zrobić tej zmiany takiej. Czy tu nie mogę zrobić? Nie mogę. A dzieci? Czy w kuchni mogę zrobić większe zmiany? Zmiana awaryjna we wszystkich kuchniach. Wiem, że ludzie tego nie lubią. Szanuję. No tak zróbmy na razie. Potem to spadnie niezadowolenie, mam nadzieję. Dobra, dziękuję bardzo. Temperatura. A jakby to zmniejszyć, to co się stanie? Dobra, musi tak być. Żebyście mogli pracować, słuchajcie. Patrzcie, to wszystko jest zamrożone. Jestem przerażony. Mam tu jeszcze jakieś, jeszcze popytam cię, czy kuchnie. Kuchnie, kuchnie, kuchnie. Jeszcze składy zasobów. O, kuchnia. Trudno robić. Musicie robić. To są dzieci czy inżynierowie? Starczy. Go. Węgiel. Co się z węglem dzieje? O, no jest na plusie, ale mało po prostu. Dobra, kumam. Co możemy zmienić, słuchajcie? Co możemy polepszyć naszym ludziom? Nowa wiara. Część kredytów umrze. Dajmy sobie to odpuśćmy. Zobaczmy, co mamy w adaptacji nowego. Droty. Nie, to zostawmy. Ja muszę coś zrobić. Prawo do pojedynków. Bierzemy to. Może być. Ile zostało dni?
3 dni. Wracaj. Mamy 3 dni, jeszcze będziemy nigdzie śmigać. Trzeba by jeszcze zrobić. Aha, nie mam metalu. Dobra. Proszę zbierać węgiel. Tu musi być skład racji. Patrzę, to wszystko pozamarzało. To jest ta burza, o której mówili. Nie wiem, co to będzie. Boże, 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 Bożenko. Dobra, chętnie kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że przeżyjemy. Ho! Papa. Pa.